Daszbur, witam Was w kolejnym odcinku, takim trochę świątecznym, trochę wigilijnym. Przyjechaliśmy do łowiska z Michałem. Takie polowanie wigilijne dla kanału. Ponieważ ja osobiście zawsze w Wigilię wychodzę, no ale jeżeli mielibyśmy to kręcić w Wigilię rano, zanim by się to zmontowało, zanim by się to załadowało na YouTube, to by brakło czasu. Więc postanowiliśmy kilka dni przed Wigilią nagrać odcinek, więc idziemy na takie polowanie stricte wigilijne. Na co będziemy polować, moi drodzy? Będziemy dzisiaj polować na jelenie, będziemy dzisiaj polować na sarny, ewentualnie na dziki, chociaż wątpię, dzisiaj jesteśmy godzina 13.40 w łowisku, przyjechaliśmy, w plenerze za mną tam widać dwie sarny, później zobaczycie. A my sobie tak na spokojnie pójdziemy pospacerować. Jako z racji tego, że polowanie wigilijne jest najstarszą takim polowaniem, ma większą tradycję, słuchajcie, niż polowanie hubertowskie, ponieważ mi ono zawsze kojarzyło się sama wigilia z, że tak powiem, z życia łowieckiego kojarzyła mi się zawsze z polowaniem. Ja jako dziecko chodziłem na polowania wigilijne z dziadkiem i zawsze było to polowanie albo było to pierwszy wolny dzień, czyli sobota lub niedziela przed Wigilią, albo w samą Wigilię wychodziliśmy na łowy. Pierwsze to, jeżeli było to polowanie zbiorowe, to było to polowanie zawsze, tak jak mówię, pierwsza niedziela przed Wigilią. Było to polowanie na zające, na zwierzynę drobną. Natomiast samą Wigilię zawsze rano z dziadkiem wyjeżdżaliśmy, my to zawsze nazywaliśmy na Wysoki Las i tam polowaliśmy na jelenie, na dziki. Natomiast ciężko to było nazwać polowaniem. Było to bardziej spotkanie takie towarzyskie. Spotkało się tam 3-4 kolegów, którzy ze sobą przez cały rok wspólnie chodzili na łowy, takie to prowadzili życie łowieckie. I dlatego też chcieli się podzielić opłatkiem, że tak powiem, w Wigilię rano. Spotykali się do godziny 10, może maksymalnie do 12. Życzenia świąteczne i wracaliśmy do domu, ale to z reguły to nie było tak, że zwracało się ze zwierzyną. Było to bardziej spotkanie. Jeżeli święty Hubert darzył, no to komuś pod lufę wystawił czarnego czy połowego zwierza. Dobra, koniec tego wstępu przydługawego. Idziemy się przejść, idziemy się przespacerować. Poszukamy głównie jeleni, a wiem, że tutaj są. Jest tutaj spora chmara. I są byki, i są łanie. Spróbujemy poszukać. Czy będziemy strzelać? Nie wiem. Słuchajcie, z bykiem to musi być naprawdę dobry byk, żeby go strzelić. Łań nam zostało sporo jeszcze. W sumie łani cieląt chyba na tym obwodzie, co jesteśmy około 15. Więc jeszcze jest co robić, a już jest grudzień, tak? Także musimy się tutaj brać. Cielęta wiadomo do końca lutego, ale łanie są do 15 stycznia. Saryn mamy chyba z 20, kilka jeszcze zostało, więc idziemy się przejść. Zobaczymy, co nam święty Hubert dzisiaj pod lufy i pod obiektyw kamery wystawi. Także ruszamy na podchód. Odeszliśmy, słuchajcie, od samochodu 30 metrów, bo pada śnieg, taki świeg pruszy cały czas, jest świeżutkie zejście jeleni tam w stronę lasu, więc podejrzewam, że rano zeszły z pól, no i gdzieś tutaj na tej skarpie będą. Czy uda nam się je dostać? Nie wiem, ale ewidentnie widać trochę i łań, i cielaków, także idziemy zobaczyć. Wiecie, na czym stoję? Zaraz Wam Michał pokaże. Stoję na miejscu, to jest taka potężna skarpa. Kamera tego nie oddaje, ale to jest mega w dół.
Stoimy na kolonii borsuczej. Tutaj są nory, tu jest cała kolonia. Tutaj tych okien wejściowych, korytarzy na tej skarpie jest pewnie masę. I tutaj mamy typową kolonię borsuków. Wiele osób się dopominało o odcinek z polowania na borsuki. Tak sobie myślę, że kiedyś zrobimy, tylko ten odcinek będzie nudny, bo gdzieś tutaj zasiądę z kamerą w statywie, wezmę dubeltówkę i będziemy siedzieć, jak się sezon zacznie i można by tu było zapolować, tak? Także zaraz wam Michał pokażę tu jedno, ja stoję przy jednym oknie, tu jest następne, tam jest następne, tutaj poniżej mnie są kolejne okna i zaraz wam Michał pokażę tutaj tych, cała ta skarpa, słuchajcie, tych okien kiedyś tu liczyłem, to jest chyba 16, nie wiem ile jest czynnych, tak? Ale przynajmniej połowa jest na pewno czynna. Myśmy stamtąd przyszli, leżały tutaj, podniosła się cała chmara.
lisówka mądra zawinęła w góry i poszła na pole. Zrobią rundę dookoła i przyjdą tutaj. No nic. Pierwsze koty za płoty. Przypominam, polowanie wigilijne. Idziemy, spacerujemy, nie za wszelką cenę. Tutaj nie było możliwości, słuchajcie, oddania strzału gałęzi po drodze. Nie było jak. Idziemy dalej. Męska. Ja widziałem cztery byki. Jeden szpic był na pewno, jeden jakiś taki młodszy, słabszy byk. I jeden większy wtedy. Idziemy powolutku ich tropem. One wyjdą na pole z 1000%. Będą mały kawałek do pola, ale będą się kierowały w lewą stronę. Więc moim zdaniem cofniemy się tutaj i pójdziemy drogą do góry. Świeże łoża tu są wszędzie. Te jelenie są dłużej przed nami, natomiast polowanie tu jest mega, mega trudne. Jesteśmy w błonniku modrzewowym, gęstym. Przed chwilą byliśmy w dębowym, wyszliśmy na górę. Na polu ich nie było, więc podejrzewam, że są na polu z tamtej strony. Podnieśliśmy te jelenie, ale bardzo delikatnie, one nie ruszyły, nie było słychać łamania gałęzi. One po prostu wstały i odeszły na bok. Jelej ma to do siebie, że on idzie na otwartą przestrzeń, więc tutaj mamy do pól. Jakieś 250-300 metrów wyjdziemy, zobaczymy, czy nie ma ich na polu. Wyszliśmy na pole, 150 metrów od nas jest rudel saryn, które patrzą w lewą stronę. Podejrzewam, że te jelenie zrobiły rolkę i wyszły tam na pole, a saryn na nie patrzą.
Teraz wam Michał pokaże. W ogóle na nas uwagi nie zwracają, bo tam się zrobił jakiś ruch. No i co? Przeszliśmy kawał drogi. Woda mi się w chłodnicy zagotowała. Jeszcze po rance teraz. Góra, dół. Jeleni było masę. Nie udało się. Sarny były? Były. Ale taki urok dzisiejszego podchodu. Wracamy do auta. Część, jedna chmara na pewno wyszła tu na pole. Gdzie one poszły? Mogły wyjść na pole i zawinąć z powrotem na dół. Do auta mamy jakiś kilometr. Zresztą widać, że stąd kawał drogi. Ale już po równym. Przynajmniej po rance nie pójdziemy. Więc idziemy sobie ścianą lasu powolutku do auta. Będziemy powoli kończyć nasz podchód. I tyle. Spotkamy się jeszcze na pewno raz. Na razie idziemy się jeszcze przejść ścianą lasu. Może gdzieś te jelenie spotkamy tutaj na brzegu. Nasze polowanie, moi drodzy, dobiegło końca, także obeszliśmy z Michałem kawał drogi, taki trochę teren trudny, skarpy, jelenie były, sarny były, dziki tylko żeśmy gdzieś słyszeli w tych tarninach. No więc polowanie uważam za zakończone, ale tak jak na początku wspomniałem, polowanie bardziej wigilijne, żeby bardziej potraktowałem to jako spacer, tak? Więc dzisiaj nawet jakbym zapomniał amunicji, to by się totalnie nic nie stało, ponieważ zamiar na to strzelanie był nikły. I kończę ten odcinek, moi drodzy, chciałem wam złożyć życzenia. Serdeczne wszystkim Dianom, wszystkim myśliwym. Życzenia odnośnie świąt zbliżających się, czyli Bożego Narodzenia. Żeby te święta były takie dla was radosne, żebyście je przeżyli w rodzinnej atmosferze. No i przede wszystkim myślę, że się zobaczymy jeszcze między świętami a Nowym Rokiem, więc te noworoczne złożymy sobie jeszcze raz. Natomiast teraz wracając do tych świąt. Jeszcze raz wam chciałem pożyczyć na te święta przede wszystkim jeszcze zdrowia, bo w dzisiejszych czasach, żeby ta fala, nie wiem już która, czwarta, była ostatnią tą falą, bo tak naprawdę, jak to mój tato mówi, w życiu można sobie wszystko załatwić albo kupić oprócz zdrowia, więc jedyne czego wam życzę, to przede wszystkim zdrowia i spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia w następnym odcinku i dasz Bóg.